W dniu dzisiejszym wyruszył patrol szkolny w pobliżu włocławskich szkół, tak żeby dbać o ład i porządek publiczny oraz bezpieczeństwo uczniów. Te działania Straż Miejska podjęła z inicjatywy prezydenta miasta Włocławka, który chciał tutaj w sposób szczególny zadbać o bezpieczeństwo w obrębie placówek, włocławskich placówek oświatowych. Strażnicy miejscy się tego podjęli, został tutaj utworzony specjalny patrol, który będzie się w tym zakresie specjalizował. W patrolu jest jedna osoba, która ma wykształcenie ratownicze, druga osoba, która ma wykształcenie pedagogiczne i te osoby będą przyglądać się tak, żeby bezpieczeństwo włocławskich uczniów zostało zapewnione. Będziemy również przyglądać się, czy uczniowie, jak uczniowie sami się zachowują, czy nie wchodzą w różne sytuacje dla siebie zagrożone, na przykład nie występują u nich przejawy demoralizacji, czyli nie używają alkoholu, papierosów, innych używek, czy nie stosują przemocy wobec swoich rówieśników. Także to spojrzenie patrolu szkolnego będzie bardzo szerokokątne. Tutaj strażnicy z patrolu szkolnego zwrócą również uwagę, czy droga do szkoły jest bezpieczna, chociażby w takim sensie, czy jest prawidłowo oznakowana, czy znaki są czytelne, czy teren na przykład w okresie zimowym jest odśnieżony, tak żeby nie było na tej drodze śliskości. Będą podejmować działania interwencyjne i będą przeciwdziałać różnym niebezpiecznym zdarzeniom. Tutaj podejmując swoje działania będą w ścisłej współpracy z pedagogami i dyrekcjami włocławskich szkół. Na tej bazie będą tworzyć diagnozy zagrożeń, zastanawiać się wspólnie z przedstawicielami placówek oświatowych, gdzie występują jakieś zagrożenia, jak można im przeciwdziałać, kiedy na przykład uczniowie i w jakich miejscach najczęściej pojawiają się, tak żeby tam mógł pojawić się również patrol szkolny. Praca taka diagnostyczna strażników z patrolu szkolnego będzie również wykorzystywana przez innych strażników podczas ich codziennej służby, bo to nie jest tak, że patrol szkolny zostanie utworzony i już wszyscy inni strażnicy nie będą interesowali się, co dzieje się w obrębie szkół. Szkół jest bardzo dużo, patrol szkolny na razie jest jeden i inni strażnicy będą mieli również obowiązek pojawiać się w rejonie szkół, również podejmować pewne działania, chociażby w oparciu o tą analizę zagrożeń przygotowaną przez patrol szkolny. Jeżeli uda się to we wrześniu, chcielibyśmy powołać kolejny patrol szkolny, który będzie również pojawił się w sposób szczególny na osiedlach włocławskich. Zadaniem też tych patroli będzie podejmowanie zajęć profilaktycznych w szkołach, z dziećmi, spotkań z młodzieżą, tak żeby wyposażać ich wiedzę i umiejętności sprzyjającą właśnie eliminowaniu zagrożeń we własnym zakresie. Czyli... Do głównych zadań patrolu szkolnego Straży Miejskiej we Włocławku należy w szczególności reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, typu agresja, spożywanie alkoholu, palenie wyrobów tytoniowych.